na pierwszym Bitcoin and Blockchain Meetupie. No, pewnie, że to się spóźni, ale nie będziemy czekać. Te osoby sobie wejdą po cichutku i usiądą. Przed nami dzisiaj trzech prelegentów. Nie odbyło się też bez kłopotów. Jeden prelegent niestety nie mógł dojechać, ale nie poddaliśmy się. Będzie transmisja przez Skype'a. Także prelekcja się odbędzie. No i jako pierwszy wystąpi tutaj pan Filip Papkiński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Opowie nam o wpływie forków na Bitcoina. Witaj Filipie. Jeszcze tylko powiem tak, prawdopodobnie, może na pewno, będzie to impreza cykliczna. Następna edycja odbędzie się już na większej sali, gdzieś już na przełomie lutego, także prosimy tutaj śledzić nas na Facebooku. Będziemy działać dalej. Tak? Dobrze Filipie, to chyba oddaję Tobie głos. Mikrofon? Chyba. Myślę, że do sali nie jest potrzebny, ale chyba do nagrania jest potrzebny mikrofon, prawda? Nie jest potrzebny. Okej. Okay. A to na końcu może takie słychać, jak było. Tak, tak, to będę używał mikrofonu. Zresztą to jest tak naprawdę w tym tygodniu moje trzecie wystąpienie, więc już mój głos jest trochę zmęczony, więc jeśli będę troszeczkę przynudzał, bądź też nie będziecie Państwo słyszeć, albo będę mówił niewyraźnie, proszę się nie krępować, podnieść rękę, albo od razu wykrzyczeć, że niestety nie zrozumiałem ze względu na to, że akurat ten tydzień był dosyć ciężki i to przyznaję. Więc powiem szczerze, że to jest pierwszy meetup. Bardzo się cieszę, że jesteśmy także tutaj w Opolu. Ze względu na to, że uruchamiamy w Polskim Stowarzyszeniu Bitcoin już od jakiegoś takiego dłuższego trochę czasu taki cykl eventów lokalnych, meetupów, lokalnych eventów mniejszych, większych szkoleń i różnego typu działań związanych z programami, które mamy napisane w stowarzyszeniu już od dłuższego czasu. W związku z tym, że nie było potrzeby do tej pory, tak naprawdę przed 2017 nie było tak dużego zainteresowania, teraz zaczęliśmy je uruchamiać, więc ten meetup jest pierwszy. Mam nadzieję, że się będzie Państwu podobał, a kolejne będziemy organizować w ramach potrzeb i w ramach większego zainteresowania, plus dodatkowo będą różne inne działania związane ogólnie z kryptowalutami, szczególnie z Bitcoinem, właśnie pod patronatem stowarzyszenia. Więc ja dzisiaj na wstępie ogólnie wspomnę o Bitcoinie, bo też za chwilę będę pytał, jak bardzo Państwo są zaznajomieni z kryptowalutami, szczególnie z Bitcoinem. A później przejdę do dosyć ciężkiego tematu, jaki jest temat forków. Nie będę się zagłębiał technologicznie, w jaki sposób się przeprowadza forki i co tam dokładnie się dzieje. Niemniej jednak wspomnę, jaki to ma wpływ na samą kryptowalutę i mniej więcej tak, żebyście Państwo byli świadomi, co się dzieje, jak jest ten fork i czy to jest zagrożenie, czy to jest dobrze, czy to jest źle. To mam nadzieję, że dostaniecie Państwo taką liczbę informacji, plus pewne serwisy też pokażę, gdzie można rzeczy pewne obserwować, żebyście mogli sami wyciągnąć pewne wnioski, bo jednak analiza tego typu informacji, to każdy jest w stanie wyciągnąć jakieś informacje dla siebie. Więc to tak tylko na chwilkę o mnie. Jestem przedsiębiorcą i zajmuję się od 5 lat. W tym momencie można to podsumować jako technologię zdecentralizowanej ekonomii. Takim moim wejściem na rynek było wyprodukowanie jako jedyna firma w Polsce do tej pory nawet minera, który nazywał się Bifury. Był taki mały, czerwony, wielkości pendrive'a. One się sprzedały w 2014 roku, więc to jest taka nuta historii. Niemniej jednak wtedy tak naprawdę to byliśmy trzecią firmą na świecie, która produkowała tego typu w tym rozmiarze i do tej pory są to najszybsze koparki na świecie, które można podłączyć pod normalny, niezasilany hub, czyli takie, które potrzebują 2 ampery, nie więcej. Więc to był 2014 rok, jak zostałem zaproszony do udzielenia wywiadu Bitcoin Magazine. Niestety już nie drukują Bitcoin Magazine. Może w związku ze wzrostem zapotrzebowania już niedługo będą znowu drukowali. Jednak wtedy były właśnie możliwości poczytać papierową gazetę o Bitcoinie. Więc to jest pytanie do Państwa. Może pierwsze pytanie to jest takie, kto z Państwa ma kryptowaluty? Jakiekolwiek. Okej, okay, Bitcoina? Ethereum? Litecoina? Świetnie. Ja też już nie mam. Nie, żartuję akurat. Jeśli chodzi o Litecoina, to jest taka kryptowaluta jako ta druga, o czym też wspomnę, no to tak naprawdę kopię ją od początku i do tej pory kopię Litecoina, więc sobie akurat Litecoina chwalę. Więc jak Państwo myślą? To jest pytanie do Państwa. Czym dla Państwa jest Bitcoin? Tak naprawdę będzie, domyślam się, że jeśli
ktoś powie jakąś definicję, to ona będzie się zgadzać. Ja zawsze wolę się odnosić do takiej definicji, która jest w white paperze Satoshi'ego. Ona jest dosyć specyficzna, ale tak jakby będzie kontynuacją tego, co powiem później o tych podstawach związanych z kryptowalutami, bądź też z Bitcoinem. Ktoś z Państwa chciałby odpowiedzieć? Nie krępować się, proszę. Nie jest tak nawet bardzo dużo tutaj. Czym jest Bitcoin? Pierwsza kryptowaluta oparta o blockchain. Okej. Okay. Jest to pierwsza kryptowaluta oparta o blockchain. Ciężko jest, żeby kryptowaluta nie była oparta o blockchain, ale... I tak, jest to token kryptograficzny, ale tak. Zobaczymy, jak będzie chodził. Bo ma być nie oparta o blockchain. Okej, jeszcze jakieś? Ja wiem, że jest późno, jest sobota. Skończymy na pewno na tyle wcześniej, żeby można było jeszcze gdzieś wyjść, więc spokojnie. No okej, to ja wracając do tego white papera, to jest ciąg cyfrowych podpisów. Jakby nie patrzeć, ta technologie, dzięki którym zostały stworzone kryptowaluty i blockchain, tak naprawdę na potrzeby kryptowalut został stworzony blockchain. W tym momencie jako technologia blockchain stara się ją wykorzystać albo włożyć mniej więcej wszędzie. Już niedługo będziemy pewnie ją używać nawet w sokowirówkach, bo to też pewnie ktoś znajdzie jakieś zastosowanie. Niemniej jednak ciąg cyfrowych podpisów ze względu na kryptografię. Ja przejdę do podstaw. I teraz, dlaczego ciąg cyfrowych podpisów? Kryptografia klucza publicznego. Ktoś z Państwa używa kryptografii klucza publicznego? Myślę, że nawet jeśli nie wiecie, to zapewne jej używacie. W skrócie, nie będę też wchodził w szczegóły, posiadamy dwa klucze. Tak jakby nasza tożsamość posiada dwa klucze. Tych tożsamości możemy mieć też sporo. Jednak nawiązując do najprostszej, jaki jest na przykład PGP, czyli szyfrowanie maili. Mamy swoją tożsamość przypiętą do naszego adresu e-mail i mamy dwa klucze. Jeden klucz służy tylko i wyłącznie do zamykania, czyli tylko i wyłącznie do szyfrowania wiadomości. Rozdajemy go wszędzie. Jest on publicznie dostępny, czyli to jest nasz adres publiczny, czyli adres bitcoinowy publiczny, który rozdajemy. To jest klucz publiczny. On służy tylko i wyłącznie do wysyłania, tak? Czyli do zamykania, do szyfrowania informacji, którą wysyłamy. I drugi klucz, czyli klucz prywatny, ten, który mamy nawiązując do kryptowalut w swoim portfelu, on służy tylko oczywiście także do zamykania, ze względu na to, że z niego powstaje klucz publiczny, niemniej jednak służy nam przede wszystkim do otwierania wiadomości. I to jest nasz private, który posiadamy w portfelu i on służy nam do używania tych jednostek kryptowalut, które zostały przesłane wcześniej na adres publiczny. I to są właśnie te podstawy kryptografii, które zostały użyte. Oczywiście istniały już wcześniej, zostały odpowiednio użyte przy kryptowalutach i to jest właśnie kryptografia klucza publicznego. Jest ona oczywiście bardziej skomplikowana, jednak w podstawach mamy dwa klucze, jeden do zamykania, drugi do otwierania. I dlatego ciąg cyfrowych podpisów, ze względu na to, że własność tak jakby posiadania, możliwości wykorzystania danej jednostki jest podpisywana przez kolejne osoby, kolejne tożsamości, kolejne adresy, ze względu na to, że wiadomo, że możemy mieć adresów praktycznie nieskończoną ilość do swoich, więc ale jest to w dalszym ciągu jakaś tożsamość. Tak? I dlatego ciąg cyfrowych podpisów. I to jest kryptografia klucza publicznego, to jest jedna z takich dwóch części o kryptografii, o których chciałem powiedzieć. I druga to jest funkcja skrótu. Funkcja skrótu, czyli możliwość podpisania danym kluczem informacji i wystawienia pieczątki, kolokwialnie rzecz mówiąc. Takiego notarialnego potwierdzenia, że faktycznie ta informacja została zaszyfrowana tym kluczem i w postaci skrótu umieszczona przykładowo w blockchainie. I teraz, jak widać, ten input bardzo mało się zmienia w tym początkowym zdaniu, niemniej jednak poprzez funkcję haszującą widzimy, że skrót jest całkowicie inny, bo tak naprawdę to się zmienia tylko i wyłącznie ilość liter bądź też w jednym wyrazie, więc tak naprawdę tak kryptografia klucza publicznego plus funkcja skrótu to są dwie główne, można powiedzieć, funkcje kryptograficzne użyte przy kryptowalutach i przy blockchainie. To jest oczywiście temat skrócony, żebyście mniej więcej Państwo zrozumieli w odniesieniu do forków i do samej technologii, w jaki sposób są one tworzone i na czym polegają. Teraz, jak to można porównać do czegoś, co jest takie częściej, może nie częściej używane, ale na pewno dłużej znane i bardziej powszechnie niż kryptowaluty jeszcze jakiś czas temu, to jest sieć BitTorrent.
Czyli mając kryptografię, dwie te najbardziej użytkowe funkcje, które pokazałem, plus decentralizację, która została zapoczątkowana najbardziej poprzez sieć BitTorrent bądź też innego typu zdecentralizowane sieci wymiany informacji, dokładamy kryptografię, mamy decentralizację i w taki sposób właśnie została uruchomiona na takich podstawach pierwsza kryptowaluta, którą był Bitcoin. Jest do tej pory. Więc mamy tą decentralizację. Tutaj wysyłane były pliki. Do tej pory są. Brakowało w internecie takiego protokołu, który był w stanie wysłać coś więcej. Wartość, zaufanie, tożsamość. Ale znowu odciągniętą od zaufanej trzeciej strony. Tak, żeby każdy z nas mógł być częścią tej trzeciej strony. I właśnie na takiej bazie powstały kryptowaluty i zaczęła się tworzyć ta cała zdecentralizowana ekonomia. No i teraz na tej bazie właśnie powstała kryptowaluta, czyli pierwsza technologia łańcucha bloków. Mamy 2008 rok, white paper Satoshi'ego. Ktoś czytał z Państwa? 8/4 rewolucyjnej technologii, która zmienia nasze życie. Ja się, broń Boże, się nie śmieję ze względu na to, że nikt nie czytał, ale jest to bardzo ciekawe, bo teraz powstaje bardzo dużo projektów. One mają takie wypasione, te white papery po 60 stron, po 80, po 30. A tak naprawdę technologia, która dała podstawę tym wszystkim white paperom, zmieściła się na 8 kartkach A4, co jest dosyć ciekawe, bo te najbardziej genialne rzeczy, jak widać, można spisać bardzo prostym językiem w nie bardzo kolokwialnie rzecz ujmując, upasionej formie. Polecam, bo jest tam naprawdę kilka takich rzeczy dosyć zrozumiałe, niemniej jednak jest kilka rzeczy, które no, są podstawą tego wszystkiego, więc warto jest tą podstawę poznać. No i ta technologia łańcucha bloków użyta, zbudowana na bazie kryptografii, użyta odpowiednio, ze względu na to, że tak naprawdę wszystkie technologie, które zostały użyte przy tworzeniu kryptowaluty, one funkcjonowały. Satoshi to, co znalazł, co było jego głównym geniuszem, to umiejętność odpowiedniego połączenia wszystkich elementów. I w taki sposób właśnie wyeliminował trzecią stronę i dał możliwość uczestniczenia każdemu w decentralizowanej, otwartej ekonomii. Tak wygląda budowa bloku. Oczywiście w blockchainie, tak jakby przy technologii blockchain mówi się, że to, co mamy na samym dole, czyli informacje o transakcjach, można zastąpić innego rodzaju danymi. Oczywiście w dalszym ciągu są to, albo powinny być to, skróty kryptograficzne, które były wspomniane wcześniej. Czyli nie wrzucamy tam zdjęć ze ślubu 2 giga, tylko wrzucamy z nich skrót kryptograficzny i wtedy wiemy, że jesteśmy w stanie oznaczyć tak zwany proof of existence, że tego dnia w tej formie to zdjęcie i o tej godzinie istniało. Tak? To jest właśnie jeden z tych podstawowych elementów technologii blockchain, który jest teraz bardzo używany. Nazywa się proof of existence, czyli dowód istnienia. No i to jest taki ten zdecentralizowany notariusz, o którym się tak bardzo dużo mówi. Oczywiście jest taka strona, nazywa się proofofexistence.com. Każdy jest w stanie jej użyć, jest darmowa. Oprócz tego, że trzeba opłacić transakcję oczywiście bitcoinową, niedużej wartości, która zapisze ten skrót kryptograficzny naszego pliku w blockchainie. Jest teraz właśnie, mówi, że bardzo dużo różnych banków i tego typu firm notarialnych, nienotarialnych będzie chciało robić właśnie proof of existence na swoich blockchainach. Ja osobiście, to jest taka właśnie dygresja w stronę tej technologii blockchain, o której się mówi, to już mamy, tak naprawdę to jest. Kwestia umiejętności, możliwości wykorzystania jest bardzo szeroka, więc tutaj jest bardzo duże pole manewru dla programistów, dla ludzi, którzy chcieliby coś ciekawego zrobić, w tym otworzyć swój własny nowy biznes, są możliwości wykorzystania. Więc co mamy w tym bloku? W tym bloku mamy dużo różnych informacji w nagłówku. One są, tak naprawdę najważniejszy jest ten proof of work i konsensus, który jest zawarty. Cel trudności, wszystkie inne dane mają za zadanie przekazywać dalej tak jakby jakościową informację i zbierać wszystkie informacje o transakcjach w formie drzewa skrótów. Czyli z wszystkich transakcji robimy skrót kryptograficzny, który jest zapisywany w bloku i z każdego bloku tworzy się kolejny blok, więc dlatego tak zwany blockchain, bo każdy blok jest powiązany ze sobą, tym odciskiem, tą pieczątką kryptograficzną, tak kolokwialnie rzecz mówiąc. Więc tak jakby
technologia blockchain skupia się właśnie na tym, że mamy pełno powiązanych ze sobą skrótów kryptograficznych, które są nierozrywalne ze względu na tak dużą moc obliczeniową, która występuje w sieciach kryptowalutowych, szczególnie przy Bitcoinie. W tym momencie są to wielkości typu, jeśli top 500, czyli lista 500 najszybszych superkomputerów na świecie ma około 600 petaflopsów, to sieć Bitcoin w tym momencie sama w sobie, bez innych kryptowalut, ma około 13-15 milionów petaflopsów. Więc mamy zatrważająco wielką moc obliczeniową w stosunku do naszych możliwości, jakie jesteśmy w stanie stworzyć. No bo jak ci policzymy, ile kosztowała cała lista top 500 tych wszystkich najszybszych superkomputerów, no to kosztowała na pewno więcej niż wszystkie urządzenia do wydobywania, które są w tym momencie na świecie. Nie mówię o podstawach, czyli o technologii wytworzenia, kosztach, które były poniesione poprzez stworzenie tej technologii, układów scalonych, zejście niżej. No jak miałbym to liczyć w bitcoinach, to w ogóle już te projekty to były setki, dziesiątki tysięcy bitcoinów kilka lat temu. No to w tym momencie, jakbyśmy mieli liczyć tak naprawdę w bitcoinach, to już są bardzo drogie projekty. Jednak technologia idzie do przodu. To taka podstawa. No i tak mniej więcej to wyglądało, znaczy dokładnie tak to wyglądało w wspomnianym wcześniej white paperze Satoshiego, tylko został ładnie pokolorowany, żeby można było wizualnie zobaczyć, jak ten klucz przechodzi. I tutaj też mamy to, że we define electronic coin as a chain of digital signatures. Więc to jest ciąg cyfrowych podpisów. I teraz jak to wygląda w takiej formie bardziej strawnej? Po prostu listę transakcji. Można wrzucić w Excela, to jest taka najbardziej, można powiedzieć, jedna z pierwszych przeglądarek blockchaina, blockchain info. No i tak mniej więcej to wygląda od strony takiej matematyczno-księgowej, tabelkowej. Tak wygląda to od strony wizualnej. Więc jak widzimy, czym więcej transakcji, tym bardziej się to wszystko miesza. Oczywiście są firmy, które mówią, że one was namierzą. No i teraz jest kwestia, tak jak z tym tak naprawdę bezpieczeństwem w internecie. Jeśli jesteśmy w stanie i mamy umiejętność używania odpowiednio i pokazywania swojej tożsamości w internecie, tak samo przy używaniu kryptowalut. Jeśli umiemy ich używać, jesteśmy w stanie być anonimowy, jeśli potrzebujemy tego oczywiście, bo jest gro osób, które tego nie potrzebuje, ale to tak samo jak ogólnie anonimowość w internecie. Więc prawda jest taka, że jeszcze dużo czasu minie, zanim będziemy w stanie w tym wyśledzić kogoś i dać 100% pewność, że to jest na pewno ta transakcja tej osoby. No i teraz forki. Co to jest tak naprawdę ten fork? Może ktoś z Państwa chciałby powiedzieć, co sądzi o forku. Co to jest ten fork? Oczywiście oprócz takiego czystego tłumaczenia z angielskiego, bo to zawsze nas śmieszyło, że ten fork to jednak ten widelec. Podział łańcucha. Podział łańcucha. A do widelca bardzo słusznie się odnosi. Jak najbardziej. Pewnie. Podział łańcucha. To oczywiście, to jest podział łańcucha. Coś głębiej? Może chciałby Pan powiedzieć? Na jakiej zasadzie polega? Ta definicja wypada. Bardzo. Więc jest to, tak jak Pan tutaj wspomniał, podział łańcucha spowodowany zmianami w zasadach. Zmienia się zasada w kodzie, która została wpisana, która po prostu rozdziela łańcuch. Ze względu na to, że nigdy nie było takiego łagodnego przejścia na zasadzie OK, od tego bloku nikt nie kopie, wszyscy kopiemy nowe oprogramowanie, nową wersję oprogramowania. Zawsze była sytuacja, że ktoś w pewnym momencie jeszcze nie zdążył się przełączyć, więc zawsze był stary chain i nowy chain. Mamy forków co najmniej dwa rodzaje, ze względu na to, że oprócz soft forka i hard forka, to mamy jeszcze możliwości, w jaki sposób one zostają uruchamiane, czyli przez użytkowników user, przez minerów miner. No i oczywiście są też alarmowe forki, które w tym momencie nie występują, bo są bardzo niebezpieczne, ale jeszcze w 2012 roku był takowy fork. Więc finalnie zmiany w kodzie. Mamy deweloperów, mamy zmiany w kodzie i jeśli tak jakby normalne forki powstają, jak się zmienia oprogramowanie z wersji X na wersję Y,
to tak naprawdę te soft forki są na bieżąco. Zawsze ktoś się później przełączy, ale cała sieć przechodzi na nowy fork. Jest to programowanie, które nie wpływa na ekonomię bezpośrednio, więc tych forków tak naprawdę w sieci Bitcoin było sporo soft forków. Jeśli chodzi o hard forki i o forki, które powodują, tak zmieniają protokół konsensusu i wartości tej ekonomii, że powodują rozszczepienie się i podzielenie się, można powiedzieć, grupy programistów, no to raczej rzadko występuje. Najczęściej to jest nowa grupa programistów, która po prostu rozwija kod według swojego planu. Patrząc na przykład pierwszy i najbardziej skapitalizowany, czyli Bitcoin Cash, były potrzebne według pewnej grupy ludzi większe bloki. Szybciej niż zostało to założone w odpowiednich dokumentach i przy całym roadmapie teraz tak zwanego Core'a, czyli tej najstarszej grupy deweloperów. Czy ja tak naprawdę nie będę analizował, jak bardzo potrzebne są większe bloki, a jak bardzo nie są potrzebne, ze względu na to, że każdego dotyka sytuacja, która na przykład dzieje się teraz, że mamy zapchany mempool i niestety transakcje idą wolno. Tylko sytuacja jest też taka, że ten mempool jest bardzo często spamowany właśnie poprzez to, żeby wymusić pewne decyzje i pokazać ludziom, którzy nie mają pełnych możliwości, żeby dokładnie wejść w sytuację i sprawdzić, jak jest, tylko po prostu ściągnąć większą liczbę użytkowników. No i teraz to już wchodzi w taką bardziej kwestię polityczną. Ja to tak może nie często, ale czasami porównuję to do partii politycznych, tak? Mamy tą prawicę, lewicę, ale prawica i lewica też się jakoś dzieli, bo coś tam, jeden ma inny pomysł na pewne rzeczy niż drugi. I tak naprawdę forki to jest kwestia polityczna. Oprócz tego, że oczywiście podstawy są technologiczne, czyli dzieli się ten team deweloperów, mamy dwie wersje oprogramowania, one się zmieniają, są rozwijane obok siebie i dają inne możliwości, to tak naprawdę za tymi ludźmi, za programistami stoi kapitał. Stoją układy biznesowe, stoją pewne potrzeby, bądź też możliwości. No i tak naprawdę to jest to, co się stało z Bitcoin Cashem w tym roku. To jest taki pierwszy polityczny aspekt kryptowalutowy, który został pokazany. Teoretycznie i praktycznie jest decentralizacja, ale już zaczęła się po prostu wchodzić kwestia polityczna też. Tak? Mamy w tym momencie mniejszą grupę fanatyków, użytkowników Bitcoin Casha, i mamy większą grupę użytkowników Core'a, którzy po prostu jedni mają zamiar powiększyć blok poprzez wprowadzenie Segwita, później Lightning Network i w taki sposób bez zwiększenia bloku tak naprawdę zwiększyć ilość transakcji możliwych w bloku. Znowu Bitcoin Cash powiększa, jak teraz ostatnio wiemy, plany są, żeby powiększyć do 32 mega blok, więc no, sytuacja jest taka, że mają inne podejście do tego samego problemu. Teoretycznie powołując się na white paper, że Satoshi nigdy nie powiedział, że blok powinien mieć 1 mega. Zostało to wprowadzone dopiero później, ze względu na sytuację ze spamowaniem po prostu wielkością bloku całej sieci. Czyli nie spamowanie mempoola, tylko zapełnianie bloków i wrzucanie dużych bloków do blockchaina, które są utrudnieniem. No i później się zastanawiano, że przecież tak naprawdę zamiast ograniczać do danej wielkości, można byłoby zrobić po prostu dostosowywane wielkością bloki do ilości transakcji. Niemniej jednak to też nie rozwiązuje problemu spamowania sieci poprzez duże bloki. Teraz w tym momencie to już nie byłoby takie tanie, ale znowu z drugiej strony odpowiednie wykorzystanie spamowania mogłoby być lukratywne poprzez zablokowanie pewnych biznesów. Bo to, że wartość rośnie, to nie są tylko plusy, są też tego minusy. Jak wiemy, transakcje kosztują więcej. Znowu z drugiej strony, jak mielibyśmy porównać koszt transakcji do różnych użyteczności przy transakcjach bankowych, w dalszym ciągu te koszty są akceptowalne przy takim poziomie usługi, jaki jest przy kryptowalutach. Teraz pierwsze forki, jakie były, ze względu na to, że tak naprawdę każda kryptowaluta, która istnieje w tym momencie, jest w jakiejś części forkiem Bitcoina. Pierwszym forkiem Bitcoina był altcoin, ze względu na to, że każda waluta nie będąca Bitcoinem jest altcoinem. Mamy jeszcze takie pojęcie trochę bardziej kolokwialne, tak zwany shitcoin, czyli to jest ten altcoin, który się do niczego nie nadaje, albo nadaje się do bardzo małej ilości rzeczy. Niemniej jednak pierwszym forkiem i pierwszym altcoinem był Litecoin.
Tak on podchodził do tematu, fajnie rzecz mówiąc, jako takie srebro do bitcoinowego złota. 4 razy więcej, 4 razy szybciej. No i zmieniał algorytm z SHA-256 na Encrypt. Czyli dawał przez bardzo długi okres czasu takie zabezpieczenie, że w dalszym ciągu możemy kopać to my, procesory, karty graficzne. ASIC-i oczywiście są, pojawiło się ich dosłownie kilka. Nie ma takiego wysypu jak do Bitcoina, ale jest możliwość zrobienia ASIC-ów. One zaczęły wchodzić jak potaniały microwavery RAM-u, ze względu na to, że Encrypt potrzebuje po prostu większej ilości RAM-u do obliczeń. Kolejnym takim już zapomnianym, trzecim można powiedzieć altcoinem był Feathercoin. To był już fork Litecoina. Feathercoin miał być takim brązem. Było go jeszcze więcej, już nawet nie pamiętam dokładnie, ale było go więcej niż Litecoina. No i później powstał tak naprawdę Ripple, ale on już nie jest tutaj ze względu na to, że ciężko jest go nazwać altcoinem ze względu na jego nieograniczoną podaż. Ale powstał Dogecoin, który bardzo dobrze się odbił echem jako taka, można powiedzieć, zabawowa kryptowaluta, żeby każdy mógł się nią bawić. I to też był, jakby nie patrzeć, fork Litecoina. No i to co się dzieje w tym momencie, na przykład mamy tutaj zaznaczony, proszę, soft fork, który został wprowadzony z BIP-em 66. Mamy na przykład hard fork, tutaj jest też pokazany, który został wprowadzony, DBLOX limit ściągał, tak? I on, sieć jest sforkowana kilkanaście razy ze względu na wprowadzanie nowszych, tak jakby kolejnych ulepszeń, które po prostu powodują zmianę w software'u w taki sposób, że powstaje z boku nowy chain na już kolejnej nowej wersji. Więc tak naprawdę forkowanie oprócz tej polityki i podstawy to jest po prostu ulepszanie oprogramowania, które prowadzi cały kod. I teraz coś takiego, co może Państwo to widzieli wcześniej, czyli tak jakby to, co się ostatnio stało, to co się miało stać, bo tu mamy też ten hard fork 2 mega, do którego nie doszło. Więc no, tego typu rozpiska, czyli to, co się działo ostatnio w Bitcoinie. Jest tego sporo. Możliwości było kilka, tak jak widać. Nie doszło do tego forku 2x, ze względu na to, że Segwit się dobrze przyjął, ale adopcja jeszcze jest niska i pojawiły się pierwsze bloki, które tak naprawdę miały trochę więcej niż 1 mega i dodatkowo wiele więcej transakcji. Więc tak naprawdę w tym momencie no, ta większość czeka na większą adopcję Segwita i tak naprawdę dopiero wtedy będziemy w stanie widzieć, jak bardzo ten roadmap, który został rozpisany, zgadza się z tymi możliwościami użytkowymi, które były potrzebne, które były wręcz wymagane przez społeczność kryptowalutową, bitcoinową. Tak naprawdę to jest wszystko, co chciałem powiedzieć o forkach, bo tak jak wspomniałem, nie będę się zagłębiał bardziej w kod, ale jeszcze pokażę Państwu kilka takich serwisów, gdzie można tego typu informacje śledzić na bieżąco. I ze względu na to, że one też mają wpływ na to, co się dzieje i w jaki sposób są możliwe kolejne forki. Więc tak, tu mamy GitHub. Nie wiem, czy ktoś z Państwa jest programistą? Ktoś coś koduje? Ok. Więc GitHub to jest taki, kolokwialnie rzecz mówiąc, Facebook dla programistów. Można wrzucić swój kod i razem z innymi ludźmi go rozwijać wspólnie. Można zgłaszać poprawki i mamy odpowiednią liczbę osób, które uczestniczą w projekcie. Widać. Osób, które uczestniczą w projekcie, mamy wersje, mamy gałęzie, mamy ilość zgłoszonych poprawek, które są w tym momencie w jakiś sposób procedowane przez społeczność. No i prawda jest taka, że kryptowaluty, te takie, które są faktycznie kryptowalutami, no zaczynają się w tym miejscu. Czyli jeśli mamy tutaj, że ostatni commit o takim skrócie był 9 godzin temu, no to znaczy, że 9 godzin temu ktoś zgłosił swoją poprawkę do kodu.
I można to także obserwować, można to robić. To są takie sytuacje, że jeśli jesteśmy w stanie obejrzeć na GitHubie najczęściej, bo teraz GitHub to po prostu ma większość tych kodów źródłowych i większość skupia największą liczbę użytkowników. Jeśli mamy tutaj faktycznie kod, można go przejrzeć, można dopisać, to to jest właśnie ta część tej zdecentralizowanej i otwartej ekonomii, otwartej na transparentności. Bez kodu ciężko jest nam tak naprawdę nazywać projekt kryptowalutą, bo musimy ufać drugiej osobie, że ona mówi nam, że to tak będzie. Tutaj jesteśmy w stanie to sprawdzić, możemy nawet nie słuchać drugiej osoby, ewentualnie sprawdzić sobie, czy faktycznie to, co mówi, to się zgadza, bo tutaj jest wszystko opisane. W tym momencie smart kontrakty, które są na przykład na Ethereum, to już typowo ma być właśnie możliwość wykorzystania technologii blockchain do zawiązywania pomiędzy sobą różnych umów, ale to w dalszym ciągu jest program. Też można go przejrzeć, też można zobaczyć. Więc pokazuję to Państwu, żeby zwrócić uwagę na to, jakie są różnice pomiędzy różnymi wersjami, można powiedzieć, sforkowanego Bitcoina, bo to też jest jakiś wpływ na ogólnie na Bitcoina, jak na wszystko. Jak na wszystkie kryptowaluty. Tu mamy przykładowo 15 tysięcy commitów i 9 godzin temu został ostatni zgłoszony. I tu mamy na przykład Bitcoin ABC, czyli Bitcoin Cash. Mamy też sporo zgłoszonych commitów, też mamy sporo kontrybutorów. Ostatnia poprawka 5 dni temu. Widać, że projekt też żyje. No i tu mamy dosyć ciekawszy projekt, który został ostatnio wprowadzony. Jako przed forkiem tak naprawdę, zanim informacje zostały wciągnięte, to tutaj było 4 programistów, a ostatni i tak mniej więcej co 4 miesiące przed tym, jak został udostępniony GitHub, była ostatnia zmianka. I w kodzie Golda odkryto kilka zgodności z tym, co było pisane, łącznie z tym, że było zaszyte fee dla twórców przy wysyłce, po prostu oprócz tego, że fee szło dla sieci, to jeszcze fee szło dla twórców, więc tego typu forki, które będą wprowadzane, jak widać, one są dosyć lukratywne, do czego zaraz przejdę, tak? Jak tworzenie forka wpływa na wycenę Bitcoina i ogólnie samego coina, który powstał po forku. Ale jest to lukratywny biznes, oczywiście to tak jak z ICO, jak się wstrzyją w odpowiednim terminie, to można było zarobić dosyć dużo środków, tak naprawdę nie dostarczając nic, bo prawda jest taka, że większość ICO po prostu została spłacona na white paper. Więc warto jest patrzeć, co się dzieje na GitHubie, to jest jedno z tych źródeł informacji, które pokazuje, jak projekt żyje i czy żyje, a jak żyje, to w jakim jest stanie. Jest taki fajny serwis. Serwis nazywa się fork.lol. Pokazuje statystyki porównania pomiędzy Bitcoinem a Bitcoin Cashem. Głównie, ja akurat tak naprawdę głównie biorę tutaj informacje dotyczące tego, co się w danym momencie opłaca bardziej wydobywać. Czyli czy przełączać swoje urządzenia na Bitcoin Cash'a, bo jest ekonomicznie bardziej opłacalny w tym momencie, czy zostawiać na Bitcoinie. Tutaj mamy sporo informacji, sporo wykresów, widać w jaki sposób są rozdawane fee i co się bardziej opłaca potwierdzać, jaka jest różnica pomiędzy różnymi hash rate'ami i co procentowo wpływa na zabezpieczenie sieci. Więc tutaj też można fajne dane uzyskać, żeby zobaczyć w jaki sposób funkcjonuje dany akurat tutaj Bitcoin Cash, tak? CoinDance to jest taki serwis, który zawiera dużo informacji związanych ogólnie z siecią blockchain statystycznych. Mamy tutaj różnego typu wykresy dotyczące, jaka była na przykład, tutaj mamy, jaki był support dla Segwita 2X, dla extension bloków dawno temu. Też można popatrzeć tak naprawdę, w jaki sposób sieć głosuje i co pokazuje, w jaki sposób iść i czy Ta pseudodemokracja tak naprawdę to się nazywa, funkcjonuje i w jaki sposób cała community oprócz nas głosuje. No bo moc obliczeniowa to jest tak naprawdę głos. To, w jaki chcemy wybrać chain, na co się godzimy, za kim chcemy iść, to jest nasz głos w tych wyborach tutaj, nawiązując do tej wspomnianej polityki. No i nody. Posiadanie noda to też jest głos. W jaki sposób mamy tutaj widać dosyć dużo różnych
można powiedzieć, nawet dziwnych nodów związanych z forkami Bitcoina. Najwięcej jest ich oczywiście Bitcoin Core'a. Później mamy Unlimited, mamy USAFy. LibBitcoin Nodes, więc dosyć ciekawe. Też na wykresie można oczywiście popatrzeć, jak to czasowo wyglądało. Była taka sytuacja w marcu 2016 roku, żeby wyszedł Bitcoin Classic. To była ta jedna z tych pierwszych prób sforkowania Bitcoina poprzez w dalszym ciągu tą samą ekipę, czyli VER plus moc obliczeniowa od Chihana, czyli jednego z właścicieli Bitmaina. No i tutaj tak naprawdę widać, w jaki sposób Core, czyli te nody bitcoinowe, sobie radzą historycznie. No i w dalszym ciągu pokazują, w jaki sposób głosuje ktoś inny, oprócz nas, albo z nami. I teraz na koniec już, to jest, pewnie znacie Państwo tą stronę, to jest CoinMarketCap, pokazuje nam ogólnie rzeczy związane, ogólnie bardzo dużo kryptowalut i waluację związaną, cały poziom ceny, jaki był wolumen. Tutaj, jeśli spojrzymy sobie w tym momencie na kapitalizację Bitcoina, która jest 252 miliardy, dodamy do tego 25 miliardów od Bitcoin Casha, czyli tak jakby jest dosyć dużo zwaluowany, mamy teraz to jako trzecią walutę, a tak naprawdę jest kopią Bitcoina, tylko inną partią, czy tam frakcją polityczną, która ma trochę inne podejście. No i mamy Bitcoin Gold, który wyszedł jako ostatni. Podejście ma niby dobre, bo chce wrócić kopanie Bitcoina do GPU, czyli tak naprawdę do domowego zastosowania. No ale z drugiej strony ilość deweloperów, jakość ich kodu i różnego typu niesnaski, typu opóźnienie w forkowaniu, później to ukryte fee, no jednak powodują, że nie jest to zbyt zaufana kryptowaluta. Z drugiej strony, patrząc na tą listę, mamy ją na 8 miejscu w tym momencie z kapitalizacją rzędu 4 miliardów dolarów, więc widać, że opłaca się robić forki, szczególnie te, które coś wnoszą, a szczególnie te, które będą naprawdę dobrą opcją polityczną inną, tak jak przykładowo Bitcoin Cash, chociaż ja osobiście nie jestem za tą opcją, ale może ktoś jako programista dochodzi do wniosku, że jego produkt, który będzie potrzebował większych bloków, i to jest ta opcja, za którą on będzie głosował. I ma takie pełne prawo. To jest to w taki sposób stworzone, żeby można było głosować swoją mocą obliczeniową na projekt, który bardziej nam pasuje. Więc to tak jakby kolejnym wpływem tych forków to jest zwiększenie kapitalizacji po prostu całej technologii i samego Bitcoina, bo pamiętajmy, że to w dalszym ciągu są kopie Bitcoina. No i finalnie jakbyśmy sobie to tak wszystko dodali, no to mamy około 30 miliardów więcej kapitalizacji ze względu na to, że mamy forkowane Bitcoin. Jeszcze jest Bitcoin Diamond, ale jest na dalszych stronach, więc już go nie będę pokazywał. To jest też taki kolejny wpływ. Rośnie po prostu kapitalizacja całego rynku. Oczywiście mówi się, że to są darmowe pieniądze, bo jak już ktoś ma Bitcoin, to dostaje nagle Bitcoin Cash czy Bitcoin Gold ze względu na to, że było to forkowane. No ale dla samego rynku to mamy tak. Nie znam niezadowolonych ludzi, którzy trzymają bitcoiny i że nagle dostali Bitcoin Cash. Raczej wszyscy byli zadowoleni, patrząc na możliwości kursowe. Więc to są wszystkie rzeczy, które chciałem Państwu pokazać. Wiem, że temat nie jest łatwy, więc było trochę przynudzania, ale mam nadzieję, że będziecie mieli jakieś Państwo pytania. Czy można jeszcze coś powiedzieć o tych innych walutach? Czy coś można powiedzieć o innych walutach? No dobrze, a co by Pan chciał wiedzieć? O jakiejś specyficznej walucie? Z tej pierwszej dziesiątki, załóżmy? No, o Ethereum coś, o czwartej, piątej pozycji. Bo rozumiem, że kapitalizacja równa się zastosowaniu, czy nie? No tak naprawdę bardziej wiara w zastosowanie, bo na przykład jeśli Ethereum w tym momencie jest wykorzystywane w wielu funkcjach, no to w wielu funkcjach, do których mały być zastosowane, do których zostało stworzone, jeszcze nie jest w stanie być zastosowane, więc przy niektórych projektach jest to wiara. Tak samo przy IOT-cie, to też jest na razie wiara, że to będzie zastosowane. Jeśli chodzi o Ripple, no to Ripple jest tak naprawdę projektem settlementu głównie dla banków. Jest nieograniczona podaż, dlatego tam jest ta gwiazdka. Więc to jest taki projekt, który już istnieje długo, ale jak ja pamiętam, jak był tworzony Ripple, to były takie giveawaye po 1 000 000 Ripple. Rozdawali po 1 000 000 Ripple po prostu dla ludzi, którzy uczestniczyli tam na forum.
w dyskusji. Więc tak jakby ludzie, którzy przytrzymali sobie takie milion ripli do tej pory, no to całkiem fajny profit, ale to nie jest taka kryptowaluta, w czystej rozumieniu kryptowaluty, tej otwartości, tej transparentności w pewnych punktach brakuje. Jeśli chodzi o Ethereum, no to to jest typowa próba wprowadzenia smart kontraktów w blockchain. Smart kontrakty, tak jakby koncepcja smart kontraktów powstała w latach 90., jednak nie było takiego medium niezawisłego, w którym można byłoby wrzucić to oprogramowanie, ten smart kontrakt, żeby był faktycznie on spełniał swoje funkcje. No i Ethereum ma za zadanie, ma taki cel, żeby właśnie taki blockchain dla smart kontraktów niezawisły dostarczyć. Ale jak wiemy, 12. kryptowaluta, czyli Ethereum Classic, powstała właśnie. Był to pierwszy taki znaczący fork wewnątrzwalutowy. To był właśnie Ethereum Classic. Ona powstała właśnie przez to, że został cofnięty blockchain Ethereum ze względu na hakera DAO, tak? Czyli hakera, który wykradł z smart kontraktu DAO, który był po prostu źle napisany i dał możliwości wykradzenia środków, wykradł środki, no i Ethereum Foundation doszedł do wniosku, że cofnie po prostu blockchain, cofnie się do bloku, sprzeda taku hakera. Więc czy możemy mówić o tym, że Ethereum ma niezawisły kod i jest faktycznie niezawisłym blockchainem? No nie, bo jeśli będzie znowu taka sytuacja, tak jak bywają teraz sytuacje, że są blokowane środki ze względu na błędy w smart kontraktach, jak ostatnio, no to będą możliwości, żeby Ethereum Foundation wpłynęło odpowiednio na pewnych członków i żeby mogli cofnąć. Więc tak jak wspominam, ja uwielbiam Ethereum, ale to jeszcze dużo czasu, zanim faktycznie będzie spełniało swoją rolę. Jeśli chodzi o inne kryptowaluty, no to tak naprawdę Monero, Dash, każda ma jakieś swoje plusy, minusy, każda coś dostarcza. Monero jest anonimowa, Dash ma bardzo fajny taki system rządu, ale też jest zdecentralizowany. Więc to w dalszym ciągu są projekty, które jeszcze wymagają naprawdę dużo pracy, ale przede wszystkim od państwa strony. Na zasadzie, że bez adopcji, bez nas wszystkich używających tego typu rozwiązań, to nie będzie tego typu rozwiązań. Bo to, że to jest wartość i to jest wartość spekulacyjna i można na tym zarobić bądź też stracić, to jest jeden z elementów. Główny element jest taki, żeby zdecentralizować trzecią stronę, żeby odejść od instytucji centralnych i to są możliwości, ale tak naprawdę to my mamy tam odchodzić od tych instytucji, bo mamy taką możliwość. Dopóki tego nie będziemy robić, to tak naprawdę będą w dalszym ciągu to projekty głównie spekulacyjne. Tak, słucham. Są jakieś takie kryptowaluty, które nie są oparte na blockchainie, a mają jakiekolwiek sukcesy? No, jest taka kryptowaluta, która jest oparta, nie jest oparta o blockchain. A jaka to była? Jaka to była? IOTA. IOTA. Niemniej jednak, ja powiem szczerze, akurat jeśli chodzi o te wszystkie nowe projekty, czyli IOTY i EOSy i tak dalej, nie jestem w stanie być na bieżąco. Więc ja oprócz tego, że wiem od tematu spekulacyjnego, dlaczego IOTA podskoczyła tak bardzo w wartości, bo taka informacja do nas dotarła w odpowiednim momencie, to nie mam pojęcia, czy to się w ogóle sprawdzi i czy faktycznie Microsoft będzie cokolwiek robił. Podejście jest fajne, tak? Internet of Things to jest bardzo fajny temat, ale to w dalszym ciągu potrzebuje adopcji. To tak jak z Golemem, tak? Ja pamiętam, jak przychodziłem na pierwsze spotkania z Julianem i on tak chodził taki ucieszony i podniecony i w ogóle, bo no, taki jest. I super, bardzo fajnie, projekt, koncepcja świetna. Tylko prawda jest taka, że kiedy będziemy używać Golema do tego, do czego jest tworzony. I to są tego typu projekty, to jest to, co wspomniałem wcześniej. Że dopóki projekty będą tworzone takie, które będą użyteczne, jak będzie, nie wiem, 30% adopcji, gdzie mamy teraz 2%, no to jeszcze musi trochę czasu minąć. Nie wiem, czy to będzie kwestia tego typu, że jakiś rząd upadnie, albo jakaś waluta upadnie i nagle wszyscy będą przychodzić zdecentralizowane i po prostu cała ekonomia spuchnie. Czy w dalszym ciągu będziemy czekać na jakiś błysk
Ciężko powiedzieć, ze względu na to, że to wszystko to są zdecentralizowane systemy, zdecentralizowana ekonomia i ona służy nam przede wszystkim, jako ludziom. Dopóki my nie będziemy jej używać, to w dalszym ciągu jest zabawka dla geeków. A kwestia wartości i spekulacji to jest inny temat. Czy możesz skomentować, co się dzieje na giełdach? Jest bańka, nie ma bańki? Czy jest bańka? Ja zawsze mówię przy takich pytaniach, że ciężko jest odnieść, bo patrzmy, w czym jest ta cena. Ona jest w dolarach, nie? Albo w złotówkach. Ciężko jest tego typu modele, które są nowe, potrzebują nas i dopiero teraz tak naprawdę rośnie to tak dużo w wartości. Na pewno ciężko jest to dorównać do tego dolara, do tej złotówki. Ja osobiście, ze względu na to, że to są całkowicie dwa podejścia ekonomiczne, to jakby tam było, że jeden bitcoin jest warty 15 tysięcy bochenków chleba, to byłoby takie bardziej logiczne. Albo nie wiem, jeden dom. Bardziej zrozumiałe. Jak ktoś to porównuje do dolara, to teraz jest kwestia, że to zawsze będzie miało wpływ, jak dolar będzie słaby, upadnie dolar, to bitcoin w stosunku do dolara podskoczy. Nie? Więc teraz to jest kwestia, czy wartość bitcoina wzrosła w stosunku do dolara, czy to wartość dolara spada w stosunku do bitcoina. Ja osobiście uważam, że to drugie. Oprócz oczywiście spekulacji, która zrobiła z tego nie 100%, tylko 1000 czy 15 tysięcy procent. A jeśli chodzi o bańkę, to na pewno jest bańka blockchainowa. I to na pewno ciągnie ceny kryptowalut. Bo teraz wszyscy chcą mieć blockchain wszędzie. Tylko jest pytanie, że blockchain taki bez kryptowaluty, bez tego uwiązania ekonomicznego, bez teorii gier, bez popytu, bez podaży, bez decentralizacji, bez możliwości podejścia od każdej strony i dla zastosowania takich samych zasad, obojętnie na jakim jesteśmy poziomie, czy to jest firma, czy to jest bank, czy to jest osoba prywatna, czy to jest biedny Kenijczyk, ma takie same możliwości wejścia w rynek. Oczywiście, że ten biedny nie kupi sobie takiej samej ilości jak ten bogaty, ale zasady wejścia w rynek są takie same. Więc na pewno jest bańka blockchainowa. Jak bardzo długo będzie trwała i jak bardzo długo banki, instytucje, fundusze i tak dalej będą chciały firm tego typu, które, no jak widać, nie są zbyt mocno wykorzystywane, nawet jeszcze do tej pory, to ciężko powiedzieć. Dlatego jeśli chodzi ogólnie o tematy tego typu, no to trzeba być na bieżąco po prostu. Ten rynek jest bardzo płynny, jeszcze płytki, no bo te 250 miliardów plus inne kryptowaluty, to jest jeszcze płytki rynek, patrząc na to, jak dużo jest napompowane i nadrukowane i papierowe złoto, o którym tu było wspomniane, to jeszcze mamy dużo do roboty. Jeszcze będzie duża tak jakby spekulacja ceny, ale w którą stronę to pójdzie, ciężko powiedzieć. Możesz powiedzieć jeszcze kilka słów o tym, co się dzieje w Ministerstwie Cyfryzacji, ogólnie środowisku regulacyjnego w Polsce? Tak, mogę powiedzieć jeszcze kilka słów na ten temat, chociaż to jest ciężki temat. Na zasadzie, że my od półtora roku, ogólnie jako grupą ekspercką, głównie ludzie ze stowarzyszenia, ale także ludzie, którzy dołączyli do nas przez ostatnie 7 miesięcy, pół roku, tworzymy największą, w sumie to jest druga co do wielkości grupa ekspercka ogólnie w tym programie od papierowej do cyfrowej Polski, który jest międzyresortowy, bo tam jest Ministerstwo Finansów, Rozwoju i Cyfryzacji. To chyba tylko grupa e-płatności jest większa, a tak to nasza jest, można powiedzieć, druga. Wypracowaliśmy kilka fajnych dokumentów, kilka poradników, trochę od prawa, trochę od tematu pojęć. Wszystko jest dostępne na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Zrobiliśmy kilka szkoleń dla administracji publicznej. Uczestniczymy w wielu różnych spotkaniach eksperckich, żeby doradzić. No ale takie pisma jak w lipcu KNF wystosował, że ostrzega przeciwko kryptowalutom, no to my byliśmy dosłownie 2 tygodnie przed tym pismem z nimi na spotkaniu, bo co jakiś czas robimy takie spotkania, gdzie są praktycznie wszystkie tego typu instytucje typu UOKiK, KNF, GUS, GIF, praktycznie wszyscy się spotykamy w Ministerstwie Cyfryzacji, no i oni pytają, my ich pytamy. Z tego ma powstać tak naprawdę temat, jakiś temat regulacji. My kierujemy się bardziej w taką regulację tych punktów wymiany, czyli kolokwialnie rzecz biorąc giełd, jak jest, tak jakby Japonia pokazała nam drogę. Ze względu na to, że ta regulacja już jest, już istnieje i jest w odpowiedni sposób, można powiedzieć, dostosowana do potrzeb młodego rynku. U nas na razie wygląda to w taki sposób, no jakby chcieli kolokwialnie rzecz biorąc wylać dziecko z kąpielą.
Nie jest to łatwe. Staramy się wytłumaczyć od strony tej eksperckiej, od strony możliwości, jakie są, jakie idą przy technologii blockchain i to, że Polska potrafiła być jeszcze kilka lat temu w pierwszej piątce, jeśli chodzi o światową, można powiedzieć, światowy poziom ekonomii i biznesów kryptowalutowych, tak? W tym momencie ogólnie blockchainowych. Teraz już mamy gdzieś około 15 miejsce, może 20. No ogólnie spadamy ze względu na to, że ludzie wynoszą się poza Polskę, tak? Czyli tu przykładem jest Golem, projekt polski, ale tak naprawdę dla całego świata to nie jest polski projekt, jest robiony przez polskich deweloperów. Więc co jeszcze mogę powiedzieć o tej temacie regulacji? No, napisaliśmy projekt ustawy, napisaliśmy, tak jak wspomniałem, wiele różnych dokumentów. Miejmy nadzieję, że Ministerstwo Cyfryzacji przetrwa, bo jest taka możliwość, że może nie przetrwać, bo mamy tam dużą pomoc i oni rozumieją tak naprawdę temat nowych technologii. Już nie tylko patrząc na blockchain i kryptowalutę, ale rozumieją ten temat, że jest to nowa technologia. Warto jest się rozwijać. No i oczywiście finalnie po nas powoduje zwiększenie bezpieczeństwa i obniżenie kosztów obsługi czegoś takiego na przykład jak EID, czy takie M-dokumenty, które w tym momencie już została dana aplikacja i coś tam się już dzieje w tym kierunku. My chcieliśmy, żeby to było robione na technologii blockchain, jednak już było za bardzo zaawansowany projekt w etapie wykonania, żeby go zmieniać w tej formie. Więc... Ogólnie temat, tak jakby jest bardzo rozdzielany temat kryptowalut od tematu blockchain, technologii blockchain, tak? Jest, na przykład NBEP mówi, że blockchain tak, ale kryptowaluty już nie. Dla nas to jest niezrozumiałe, bo ciężko jest to rozłączyć, a przynajmniej w takiej formie, jak oni by chcieli to zrobić, żeby to rozłączyć. Więc no, raczej podejście jest takie, że jeśli jest blockchain, a nie ma kryptowalut, to jest OK. No, a kryptowaluty to... Ministerstwo nie, ale na przykład NBP czy coś, no to wiemy dobrze, co mówią, że chcą zakazać, bo po prostu im to nie pasuje. Co jest też dosyć takie, można powiedzieć, skomplikowane, bo mieliśmy też bardzo dużo spotkań z Związkiem Banków Polskich, ze względu na to, że dosyć dużo środków, które są, można powiedzieć, skradzione skąd, trafiają na giełdy bitcoinowe, żeby mogły być wymienione na kryptowaluty i po prostu upłynnione dalej. Więc my wielokrotnie współpracujemy, cały czas na bieżąco branża współpracuje z różnymi bankami, żeby tego typu procedery blokować, bo dla nas to też jest problem. O ile jak pieniądze pójdą z banku do banku, to oni sobie mogą radzić i u siebie się tam już dogadają z settlementem tego, no to jak wchodzi to na giełdy i znika w kryptowalutach, no to jest dla nich największy problem. No ale przecież bardziej anonimowa i wygodna jest gotówka, a jednak jest ona na giełdzie. No oczywiście, że tak. Pewnie, no to jest jeden z tych, a z drugiej strony patrząc na to, ile kosztuje koszt, jaki jest koszt obsługi gotówki w stosunku do możliwości wykorzystania kryptowaluty w powszechnym użytkowaniu, no to tutaj od strony ekonomicznej to w ogóle nie mają żadnych argumentów. No ale co poradzić. Więc jesteśmy na bieżąco, cały czas uczymy, cały czas szkolimy, jesteśmy, mówię, no mogą nas wykorzystywać w różnych rzeczach, my się staramy im pomagać, no ale finalnie, standardowo zrobią to, co będą chcieli. W jakiej to będzie formie? Zobaczymy. Jest bardzo duży, taki może nie nacisk, ale kierunek na to, że jednak Unia Europejska, że jak tam uregulują, to będzie wszędzie uregulowane. Więc też troszeczkę spychają na bok. A to jest tak, że Norwegia na przykład planuje wprowadzić własną kryptowalutę? Czy jest tak? Ponoć tak jest. Niby tak jest. No, Estonia też próbowała, ale EBC powiedziało, że będą mieli problemy i się wstrzymali. Więc to jest też kwestia właśnie tej regulacji na poziomie unijnym. Jak oni do tego podejdą? A tak. A ty masz starą wersję. No to stara wersja. No, musisz rzucić na. To ściągnę, no to nową masz na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. A weź na ten. Tak, no to ogólnie na cyfrowej ekonomii są wszystkie dokumenty, te podstawy korzystania z kryptowalut, leksykon pojęć, kanon dobrych praktyk. Na przykład kanon dobrych praktyk to też, wcześniej ten dokument się nazywał Minimalne standardy bezpieczeństwa giełd bitcoinowych. I powstał
chyba 3 miesiące wcześniej niż BitLicense, ten nowojorski. My to stworzyliśmy już w 2014 roku w stowarzyszeniu. Taki projekt właśnie takiego kanonu, że to zostało nazwane kanonem, ale to były takie minimalne standardy, ze względu na to, że nie chcieliśmy regulować giełd, ani być takim regulatorem, ale chcieliśmy taki poprowadzić oddolny ruch, żeby cała branża się w jakiś sposób ustandaryzowała. Chcieliśmy właśnie spisać te standardy, szczególnie bezpieczeństwa. Więc kanon tak jakby został dopracowany już pod Ministerstwem Cyfryzacji, no i jest takim wyznacznikiem tego dobrego smaku, tego standardu, który powinien być zachowany przy właśnie biznesach bitcoinowych, głównie tam, gdzie mamy styk fiat i kryptowaluty. No bo tam jest najwięcej problemów. No tak naprawdę większość giełd się podpisała. Możesz wyświetlić ten? Tam, to jest na stronie Ministerstwa Cyfryzacji też jest sygnatariusze kanonu. To jest jednoznaczne z tym, że będą przestrzegać wszystkich tych zasad? Tak. Na zasadzie, że jeśli my wykryjemy, albo ktoś nam, może nie to, że doniesie, ale wskaże, że jakaś zasada, która jest opisana w kanonie, nie została spełniona w stosunku do tej osoby, no to my wtedy jesteśmy w stanie po prostu taką osobę, taką firmę, można powiedzieć, z jednej strony napiętnować, z drugiej strony wskazać jej błędy. No mamy taki regulamin do tego, co jesteśmy w stanie zrobić, wręcz nawet z usunięciem z kanonu. A Bitmarket zaliczacie do giełdy polskiej? Ogólnie mamy kilka biznesów, które są sygnatariuszami kanonu, ale nie są polskiej rezydencji, można powiedzieć, prawnej. Więc Bitmarket też. Masz niżej. No tu, no, tam miałeś u góry już. W pasku adresu, jak wpisywałeś, to było. Tak, ale to jest ta stara strona, wiesz? Aha. Tak, stara strona ze względu na to, że zmienili nazwę. Wcześniej to się nazywało blockchain i kryptowaluty, teraz to jest blockchain, DLT i waluty cyfrowe. Też polityczna decyzja. Też stara wersja. Na stronach Ministerstwa Cyfryzacji trochę dłużej trwa zmienianie tego. Niemniej jednak, no, to co staramy się robić ogólnie i to co tak jakby można powiedzieć wychodzi, to jest to co pojawia się na tych oficjalnych rządowych stronach. Patrząc na to co jest w innych krajach i patrząc na to jakie były początki tego w Polsce, to można powiedzieć, że no, już trochę nam się udało zrobić. Jeszcze jest dużo do zrobienia, ale trochę się nam udało zrobić. Dużo jeszcze jest w planie. Jeszcze jakieś mają Państwo pytania do tego wszystkiego? Ja mam ostatnie. Czy widzisz taki wewnętrzny sens wchodzenia do tego ministerstwa? Wewnętrzny sens. Czuję wewnętrzny sens, pewnie. Dlatego też stworzyłem, no tak jakby zawiązałem stowarzyszenie w 2013 roku jako trzecie NGO na świecie w ogóle, które podjęło temat cyfrowych walut, bo od razu wiedziałem, że będzie taka sytuacja, jak jest teraz. Na zasadzie, że w końcu trzeba będzie wyjść i pogadać z nimi i przydałoby się, żeby wyjść nie jako firma prywatna, każda sobie, tylko żeby wyjść jako stowarzyszenie, jako community pełne w jakiejś formie. No i tak naprawdę my dopiero w tym roku zaczęliśmy zbierać składki. Wcześniej utrzymywaliśmy się po prostu z tego funduszu takiego stworzeniowego, tego inicjującego, a tak naprawdę dopiero teraz się pojawiło tak dużo pracy, tak dużo potrzeb, że zaczęliśmy zbierać składki od naszych członków ze względu na to, że przyszedł czas, kiedy mieliśmy je na co wykorzystać, więc staramy... Największy hype mieliście po tej akcji z Futurkonem, no to... Czy ja wiem, czy to taki hype? No to jak się mówi, że marketing to obojętnie jaki grunt, żeby się mówiło, no fakt jest taki, że wcześniej też było z Dascoinem dużo hejtu, ale prawda jest taka, że tego typu projekty, no zawsze będziemy na to zwracać uwagę. Bo jeśli chodzi o kwestię listu do BitBeja jako naszego członka, no to tak naprawdę chodziło przede wszystkim o troskę o nich, tak? Bo to jest nasz członek, tworzy community, to, że ma 80% wolumenu, czy nawet jak miał 30, to dostałby taki sam list, mniej więcej podobnie złożony. Chodzi o to, że wiemy dobrze, jaki mają poziom ekspercki, wiemy, że on jest na wysokim poziomie, no ale po to łączymy się jako community, żeby móc na bieżąco ze sobą rozmawiać. To nie chodzi o kontrolowanie się, bo prawda jest taka, że każdy na tyle się kontroluje, że sobie ufamy, ale wspólnie jednak jesteśmy w stanie zrobić więcej, przejrzeć i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli będą pewne rzeczy zachowane,
To już będzie kwestia tylko fundamentów danej kryptowaluty, a to już nie nam oceniać. Na zasadzie technologicznie? Tak, oczywiście. Są podejścia, że jak najbardziej. Na zasadzie, że nawet sam Litecoin ma taką szybkość teraz, że obsługuje 4 razy więcej transakcji niż możliwości bitcoinowe. Więc no, Ethereum samo w sobie, jeśli chodzi o kwestię transakcyjną, mimo że nie jest to waluta transakcyjna i ja osobiście nie używam jej nigdy do płatności, no to też już ma możliwości o wiele większe niż bitcoin. To jest wszystko kwestia wykorzystania. Bitcoin się mówi, że jest taki stary, zardzewiały i w ogóle, no ale patrząc na to, co osiągnął przez ostatnie 8 lat, to jest i tak dużo w stosunku do tego, że to w dalszym ciągu jest zdecentralizowana technologia, która potrzebuje ludzi, żeby mogli z niego korzystać. Ja nie wiem, czy koledze nie chodziło też o to, żeby była nieograniczona ilość coinów, bo jednak nie. Nie, chodziło o ilość transakcji. Nie, tylko transakcje. Ale to jest powiązane z tym pytaniem. Generalnie w gospodarce problem polega na tym, że gospodarka rośnie, bo każdy z nas coś produkuje, więc teoretycznie pojawia się większy wolumen dla danej waluty. Sama waluta musiała przewidywać też to, że No teraz kwestia, no właśnie, to jest teraz kwestia właśnie waluty deflacyjnej i inflacyjnej. Czy te 21 milionów jednostek razy 100 milionów jednostek na każdą jednostkę, czyli do jednego satoshiego, jakbyśmy liczyć, czy to nam starczy? No, każdy z nas też nie ma złota, nie? Chodzi o to, żeby zamienić w ogóle fiata na kryptowalutę. No okej, tylko że ja w dalszym ciągu nawiązuję do tego złota, że ja nie uważam, że bitcoin jest tym rozwiązaniem, że każdy będzie płacił bitcoinami w przeciągu najbliższych 20... Technicznie, na zasadzie czym, ale czy bitcoin, czy ogólnie kryptowaluty, bo kryptowaluty jak najbardziej, tak, jak najbardziej. Nawet bitcoin, jak teraz ten Lightning Network, który testują, on ostatnio, jak widziałem ostatnie testy, to jest naprawdę na wysokim poziomie. No i teraz jest kwestia, czy to znowu jest technologia, która jest potrzebna bitcoinowi do dalszej adopcji? W dużej formie tak, ale w dalszym ciągu ja nie uważam, że bitcoin będzie tą finalną kryptowalutą, którą będziemy mieli w kieszeni za, nie wiem, 10, 15, 8 lat. Nie chcę wróżyć. Ja osobiście uważam, że to będzie złoto po prostu. To będzie przenośnik dużej ilości kapitału. No i później powinna być waluta rezerwowa, jeśli w ogóle będą państwa istnieć. Ale kryptowaluty jak najbardziej. Technologicznie są rozwiązania, które pozwalają na o wiele większą ilość transakcji niż przy bitcoinie. Kwestia takiej wizy, tak? Tam kilkanaście milionów operacji na sekundę. Idziemy do kablinki i obserwujemy, jak to wygląda. Mnożymy przez cały kraj. No i pytanie, czy na przykład takie płatności, czy taki system jest w stanie to uciągnąć? No ja myślę, że taką karolinkę to by nawet bitcoin teraz uciągnął. Ale nie chodzi w tym kontekście całej Polski. No rozumiem, oczywiście. Tak, technologicznie jak najbardziej. Tylko pamiętajmy znowu tą podstawę, nie? Że to technologicznie może mieć możliwości, ale żeby to dobrze działało, to muszą używać tego wszyscy. Więc jeśli na przykład, nie wiem, PLN będzie, chociaż mamy PLN coiny już od dawna, ale na przykład, nie wiem, będziemy mieli taką polską kryptowalutę i nagle wszyscy ją dostaniemy i będziemy musieli oddać papierki i tak dalej, to są możliwości technologiczne, żeby to faktycznie działało, jak najbardziej. Nie ma więcej pytań, w takim razie już nie będę Państwa zanudzał. Będą teraz ciekawsze rzeczy. Super, dziękujemy bardzo.